Witam Was serdecznie w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na biszkopt z kremem czekoladowym, owocami i galaretką, czyli pyszny smakołyk idealny na letni podwieczorek. Do miski przekładamy oddzielone od żółtek białka i ubijamy je na sztywną pianę. Pod koniec ubijania wsypujemy cukier kryształ i cukier waniliowy. Następnie do ubitej piany wsypujemy mąkę, budyń oraz proszek do pieczenia. Dodajemy żółtka i wszystko delikatnie mieszamy łyżką. Ciasto na biszkopt przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i dokładnie rozprowadzamy. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 25 minut. Po upieczeniu dokładnie studzimy. Zieloną galaretkę rozpuszczamy według przepisu na opakowaniu, zmniejszając ilość wody do 400 ml i pozostawiamy do wystudzenia. Wystudzoną galaretkę wstawiamy do lodówki, aby lekko stężała. Wystudzony biszkopt odwracamy do góry dnem i wkładamy z powrotem do tortownicy. Na biszkopcie dokładnie rozsmarowujemy krem czekoladowy. Następnie kroimy ulubione owoce. Truskawki przekrawamy na pół. Banany kroimy w plastry. Na wierzchu ciasta układamy ulubione owoce. Pokrojone truskawki i banany oraz borówki i czerwone winogrona. Owoce polewamy lekko tężejącą galaretką. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.